Halo, halo. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z shipów w totalnej porażce. W dzisiejszym odcinku kolejna dawka ciekawych i interesujących shipów, no i też troszeczkę chorych, tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Anna Maria i Taylor. Na początku, kiedy tak sobie uświadomiłem, że chodzi o Annę Marię oraz Taylor, to myślałem sobie, że to absurd nad absurdem. Ale po dłuższym zastanowieniu się, wydaje mi się, że to byłby ciekawy ship. Zacznijmy od tego, że obie te panie mają fikoła na punkcie dbania o siebie. I żeby nie było, w dbaniu o siebie nie ma absolutnie nic złego. Aczkolwiek jeśli ktoś przesadza, no to tutaj mamy już problem. I to mocny zdecydowanie. Niemniej jednak, interesują się modą, bo i jedna i druga mają prawie że takie same charaktery, bo obie są egocentryczne, zapatrzone tylko w siebie, więc co by stało na przeszkodzie, by były ze sobą razem? Wydaje mi się, że nic, w szczególności, że dogadać by się dogadały, a w najgorszym przypadku w ich relacji byłyby ciągłe konflikty, ale to tylko i wyłącznie w najgorszym przypadku. Następny... Gwen oraz Jeff. Najpierw Heather i Jeff, teraz Gwen i Jeff. No zostawcie tego biednego Jeffa w spokoju! No dobra, ale do rzeczy. Wszyscy wiemy, jaki charakter ma Gwen oraz jaki charakter ma Jeff. Taki ship pomiędzy tymi dwoma postaciami byłby na pewno ciekawy, aczkolwiek raczej niemożliwy, bo ich relacja raczej zostałaby na przyjacielskiej stopie, bo gdyby mieli być ze sobą, to nie obyłoby się bez jakichś kłótni, bo Gwen ma zupełnie inny charakter od Bridget i przede wszystkim Gwen nie jara surfing. No chyba, że w jakichś fanowskich rysunkach. Aczkolwiek kto wie, może Jeff namówiłby Gwen do surfowania. Cóż, wszystko jest możliwe. Następny... Courtney oraz Amy. Kurde, to byłaby makabra totalna. Po pierwsze, coś takiego nie miałoby racji bytu, chociażby przez sam fakt charakteru jednej i drugiej pani. A po drugie, one prędzej by tam się pozabijały niż spędziły ze sobą chociażby jeden dzień, o ile by wytrzymały chociażby 5 minut. A to nie lada wyczyn. Choć kto wie, może Courtney nauczyłaby Amy opanowania swoich emocji, albo Amy nauczyłaby Courtney bycie jeszcze większą wredotą niż jest. Kurde, no ciężko, nie powiem, że nie. A co wy sądzicie o shipach, które tutaj zostały przedstawione? Dajcie znać w komentarzu na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół. I polecajcie kanał znajomym, byśmy mogli go rozwinąć na wszelakie sposoby. Na razie i cześć i do następnego razu.